Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej Zabytek i wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Lwowie odnowiono pomniki księdza Karola Jastrzębskiego i powstańca styczniowego Aleksandra Szatkowskiego na cmentarzu janowskim. W dniu zadusznym 2 listopada odnowione pomniki poświęcił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Ksiądz Karol Jastrzębski jest dobrze znany lwowianom. Po II wojnie światowej był jednym z 6 księży rzymskokatolickich pracujących na terenie Lwowa. Władze czasami mu zabraniają głoszenie kazań. Był też taki okres, kiedy często go wzywano do pełnomocnika spraw religii przy Radzie Obwodowej miasta Lwowa. Ale ksiądz Jastrzębski sobie z tym to radził. Jakoś tak bardzo krótko na te pytania odpowiadał. Czasami może i nielogicznie odpowiadał na te wszystkie właśnie że pytania. I władze uznali go jako nieszkodliwego, prawda, dla społeczeństwa, dla systemu, który w ten czas tutaj władza radziecka narzucała. Ksiądz Jastrzębski z tymi władzami tak często rozmawiał, na różne pytania odpowiadał. Kto kazał na przykład księdzu w 1946 roku organizować procesję ulicami miasta Lwowa? Ksiądz Jastrzębski prosto odpowiadał: miłosierdzie Boże. Dlaczego ksiądz nie wyjeżdża ze Lwowa? Miłosierdzie Boże mnie nie pozwala. I tak ciągle z tym miłosierdziem Bożym. A w katedrze lwowskim księdza Jastrzębskiego znamy jako takiego orędownika i pierwszego, który zapoczątkował nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Po zamknięciu kościoła świętej Marii Magdaleny zaczęłam uczęszczać do katedry. Pamiętało mnie się dobrze, prawda, na zakończeniu mszy świętej, jak on zawsze odwracał się, udzielał błogosławieństwa ludziom, prawda, i zaczynał pieśń śpiewać. O powstańcy Aleksandrze Szatkowskim nie zachowało się wiele informacji. Wiadomo, że miał 20 lat, kiedy walczył w powstaniu. Przeżył 92 lata. Grób Szatkowskiego zlikwidowali Sowieci po II wojnie światowej. Poprzez prace prowadzone w archiwum przez Towarzystwo Zabytek udało się zlokalizować jego pochówek oraz wykonać nagrobek. Od kilku lat członkowie towarzystwa poszukują zapomniane groby bohaterów Powstania Styczniowego i znanych Polaków na lwowskiej nekropolii. Odnawialiśmy powstańca styczniowego tutaj na polu obok, był odnowiony, był też i podpułkownik Wojska Polskiego Edward Lachs, pisarz, fantasta Stefan Grabiński. My każdego roku staramy się jeden grób taki nowy przygotować. Tradycyjnie odnalezione i odnowione przez Towarzystwo Zabytek groby są poświęcone w Dzień Pamięci Wszystkich Zmarłych 2 listopada.